Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, przegląd Lamborghini Aventador. Zapewne wiecie, jak już ten samochód wygląda, ja wam tylko pokazuję moją wersję. Zostawiłem sobie kolor standardowy oraz dałem żółte szyby. Nie wiem dlaczego, po prostu takie mi jakoś pasowały. I co mogę powiedzieć o tym samochodzie? Ja go kupiłem na promocji za około 5000 boostów. I powiem wam, że jestem zadowolony z zakupu. Dlaczego? Dlatego, że samochód naprawdę ma fajne osiągi, niezłą prędkość maksymalną, fajnie przyspiesza i przede wszystkim bardzo fajnie brzmi. A raczej bardzo fajnie wygląda. Bo to jest dla mnie bynajmniej jeden z głównych atutów tego samochodu. Jeśli chodzi o wady, do wad na pewno zaliczyłbym tutaj prowadzenie. Dlaczego? Dlatego, że jest co prawda tutaj dobry skręt, mocny skręt, ale jest to samochód trudny do opanowania i ciężko nim naprawdę bardzo dobrze i płynnie pokonać zakręt, a także na zakręcie omijać samochody ruchu ulicznego. Czyli przeszkody na drodze, prawda? A teraz jadę 354 km na godzinę. Mam siódmy bieg. Nie jest to zbyt dużo, ale muszę wam powiedzieć, że mam naprawdę słabe części. Nawet musiałem trochę go zdegradować, jeśli chodzi o te części standardowe przy kupnie z boostami. Miałem 3 zielone chyba części i 3 czerwone, czyli hamulce na prowadzenie części miałem czerwone i zielone części na osiągi, czyli skrzynia biegów, turbo oraz silnik. I ten setup nie bardzo mi pasował. Dlaczego? Dlatego, że Aventador strasznie driftował na zakrętach, a mi zależy na tym, żeby on w te zakręty wchodził prosto, żeby nie miał jakiegoś tam masakrycznego kątu skrętu, żeby go nie zarzucało, żeby nie był nadsterowny, jak to się mówi w Top Gearze. Tylko żeby brał te zakręty z maksymalną przyczepnością, żebym ewentualnie musiał trochę przyhamować lub zwolnić, puścić gaz, ale żeby nie gubił tej przyczepności na zakręcie, bo to jest ważne. Zdarzy się ostrzejszy zakręt lub jakieś zdarzenie losowe, samochód ruchu ulicznego, który musimy wyminąć, jest problem, bo nagle samochód zaczyna wywijać piruety, może nie piruety, ale zaczyna się obracać, albo jest jakiś inny problem. Dlatego tutaj z pomocą przychodzi pad, dlatego że możemy ten skręt sobie po prostu regulować. Dzięki temu możemy po prostu mieć Aventadora w takiej pozycji, by miał on maksymalną przyczepność na zakręcie. To jest bardzo istotne w tym akurat samochodzie. Czyli co, do wad mogę zaliczyć sterowanie i dużą niestabilność, dość dużą niestabilność. Jest to Lambos jeden z niewielu, który chyba ma tak słabą przyczepność na zakrętach. Przyspiesza całkiem fajnie. Na tych częściach, które mam, a są to naprawdę słabe części wyścigowe, znaczy w sumie najlepsze wyścigowe, ale zmieniłem sobie na przykład zawieszenie na zielone uliczne, żeby po prostu, tak jak już wam wspomniałem, Aventador nie skręcał aż tak masakrycznie, żebym miał możliwość jakoś tutaj poradzić sobie na zakrętach i utrzymać wyższą prędkość, a to jest istotne. Dobrze, więc ja się rozgadałem trochę na temat osiągów. Mam nadzieję, że w wyścigach, które zaraz pojadę, zobaczycie, że taki setup, jaki zastosowałem, spisuje się całkiem nieźle. Chociaż nie pytajcie się mnie, czy jaki można tutaj setup po prostu stosować. Gdzieś na forum możecie znaleźć listę ustawień części dla poszczególnych samochodów i w większości są one według mnie dość przemyślane i fajnie ułożone, dlatego zachęcam, link do tego tematu macie pod tym filmem. Rozgadałem się trochę na temat właśnie specyfikacji technicznej, może nie technicznej, ale specyfikacji mojego Aventadora,
mojego ustawienia części, a to może nie jest najistotniejsze. Sprawdźmy, jak poradzi sobie na klasie S. Takie mam części. Jak widzicie, tak jak mówiłem. I tutaj mam takie skille na wydłużenie Perfect Startu. Moim przeciwnikiem będzie McLaren F1 z dużo lepszymi częściami. I zobaczymy, jak sobie poradzę. O, coś z tym McLarenem jest nie tak. Albo ja mam po prostu lagi. Jeździ coś bardzo dziwnie, ale to chyba są lagi. Miałem stuningowanego McLarena bardzo dobrze i raczej to jest możliwe, żeby jechał tak szybko. Także co mogę powiedzieć? Przede wszystkim przyspiesza bardzo fajnie i dość, jeśli jedziemy właśnie optymalnym torem, nie skręcamy zbyt mocno, wtedy tą prędkość możemy utrzymać bardzo wysoką przez długi czas, przez większość trasy. Także to jest bardzo istotne i bardzo mi się to podoba w Aventadorze, że trzeba przyłożyć mu trochę starania, że trzeba się przy nim natrudzić trochę, żeby jechać dobrze. To jest fajne, ja to lubię. I zobaczcie sobie teraz tutaj. O, nie udało mi się wjechać w ten taki dołek śmieszny. Na tym dołku zawsze zarzuca wszystkie niestabilne samochody. I tam, to właśnie ewidentnie w Aventadorze widać, bo on się może na takich dołkach obrócić. I gdybym skręcił do maksa z maksymalnym gazem, źle bym podszedł do zakrętu, wtedy na bank by mnie obróciło. A takie momenty się po prostu zdarzają, gdy potrzebujemy ominąć jakąś przeszkodę, czy to gracza, czy autoruchu ulicznego. O, na przykład tutaj miałem też problem, ale to była moja wina. Bo powinienem troszeczkę po prostu zwolnić, żeby spokojnie sobie pokonać ten trudny odcinek. Ale spokojnie. Ważne w Aventadorze jest właśnie to, żeby nie wpadać w poślizg. Ojej, udało się. Im mniejszy ten, im dłuższy, im większy ten łuk robimy na zakręcie, tym lepiej. Aventador nam się naprawdę odwdzięczy dużą prędkością wyjściową, ale musimy nad tym trochę popracować. Ja mam w nim naprawdę słabe części, a i tak jeździ mi się nim świetnie. A czy mam wrażenie, że fajnie przyspiesza? Ma dość wysoką prędkość maksymalną, bo 354 km na godzinę, a to jest dość dobrze jak na te części. Powiem wam, że nawet na takim setupie, jaki mam teraz, nieraz po prostu mogę wygrać w klasie S. Ten gość, nie wiem, ale bardzo do przodu wyjechał. O. I nie jestem pewien, czy jedzie dość czysto, ale to, jak mówiłem, nie jest istotne. Robimy przegląd Aventadora, ja wam mówię moje odczucia na temat tego samochodu, a są one jak najbardziej pozytywne. Poza tym właśnie sterowaniem, które czasami potrafi płatać nam figle. Ale ogólnie jest ok. Jeśli chodzi o normalną cenę, ciężko powiedzieć, czy jest ona zawyżona. Powiem wam, że Pagani Cinque jest samochodem dużo lepszym do opanowania i w większości przypadków będzie nam nim łatwiej wygrać. A jest to samochód też o ponad 1000 boostów tańszy, jeśli porównywać normalne ceny, prawda? Dlatego myślę, że pod tym względem zakupienie Aventadora się nie opłaca. Ale teraz była fajna wyprzedaż, która jeszcze może jest aktualna. I ja właśnie się skusiłem na ten samochód. Powiem wam, jestem zadowolony. O, yeah, udało się. Właśnie o tym mówiłem, trzeba troszeczkę gazu puścić. Gdy ładnie, ładnie wchodzimy sobie w ten zakręcik. Jeszcze pojedziemy sobie jakiś sprint, może bezklasowy, co by na to. Jest taki fajny Wally & State. Jadę dość długie trasy, dlatego że jest to szybki samochód. Można na nim te wyścigi po prostu szybko przelecieć. To jest fajna sprawa.
Co do jazdy samochodem, prowadzi się go nawet całkiem fajnie. Ale jak mówiłem, są takie problemy i dla niektórych może być to na początku straszające, bo naprawdę ciężko go się prowadzi, ciężko się przyzwyczaić, ale po dłuższym obcowaniu z tą maszyną jest naprawdę okej. Albo wiecie co, jest taki wyścig Bristol and Bayshore. On jest szczególnie trudny dla Aventadora, dlatego że jest tu masę różnych, różniastych, małych i większych wyskoczków, które będą negatywnie wpływać raczej na prowadzenie naszego wozu. Także zapraszam Was na wyścig. Okej, zaczynajmy. Mam naprawdę doborowych przeciwników. Doborowych mam na myśli, że naprawdę ciężkich do pokonania. Jest tu... O! Właśnie o tym mówiłem. To jest Aventador. Szczególnie na zakrętach, gdy używamy nitra, jest właśnie taki problem, że może nas łatwo zarzucić. Dlatego wtedy opłaca się leciutko puścić gaz i troszeczkę skręt. Ale fajnie, że to pokazałem, bo widać tak naprawdę teraz czarno na białym tą złą aurę, jeśli chodzi o prowadzenie tego samochodu. Spadaj, cinque. Jest! Udało mi się tutaj wbić. Tu jest dosyć bezpiecznie pod względem samochodów ruchu ulicznego, ale nie jest to najszybsza droga do pokonania tego odcinka. Jest! O nie, nie udało się czysto przejechać tego. Trudno. Okej, i znowu się nie udało. I zobaczymy, jak tu uda mi się wejść. Jest! Z trudem, ale jakoś poszło. Jest tu dodatkowo trudno, dlatego że mamy tu dużo samochodów ruchu ulicznego. Jak widzicie, jest spory bałagan. No i początek totalnie zrypany. Była to troszeczkę moja wina, ale fajnie, że tak się stało, bo jak już mówiłem, mogliście zobaczyć co i jak, prawda? To też jest ważne. Tego jest ten przegląd, żebyście wiedzieli, na czym stoicie przy kupnie tego samochodu. Przede mną jest Aventador ze statystyką chyba 840 punktów na statystyce ogólnej, zaraz wam to pokażę. Ma 900 punktów na przyspieszeniu, zobaczcie sobie. 900 punktów na przyspieszeniu, prawie 850 punktów na statystyce ogólnej, co jest bardzo dużo. I ja mam teraz 817, a mam naprawdę słabe części. Kurczę, mam zamiar jeszcze pojechać jakiś wyścig, żeby wam udowodnić, że ten samochód naprawdę jest dobry. Kestrel, fajnie. Może je nawet użyję, bo w sumie mogłyby one jakoś zmiękczyć ten skręt w tym samochodzie, że tak powiem. Pojedźmy sobie jeszcze jakiś wyścig. Drag Boros. Dlaczego akurat drag? Ano dlatego, że Aventador jest bardzo dobry na dragi. Jak widzicie, tamta Porszawka na bardzo dobrych skillach dragowych ustąpiła mi miejsca pierwszego, dlatego że Aventador naprawdę świetnie przyspiesza. Osiągnąłem tutaj prędkość bez żadnych skillów dragowych. 329 km na godzinę. I na częściach naprawdę bardzo słabych. Podczas gdy Porszawka GT2, bardzo dobry samochód również, z mocnym nitrem, na skillach dragowych bardzo dobrych, nie wiem jak mu poszło, może gdzieś tam popsuł sobie po prostu biegi, ale udało mi się z nią wygrać bez żadnego problemu i nawet miała mniejszą prędkość maksymalną na końcu. Nie jest to chyba zbyt dobry czas, a może i jest, nie wiem, ale myślę, że na dragi, a szczególnie krótkie, Aventador jest po prostu mistrzem. Na pewno jest lepszy od Reventona i jest gdzieś tak... Nie wiem, czy jest Agera lepsza, czy Cinque dragowa, ale wydaje mi się, że jest coś w nim takiego, co spisze się na dragach bardzo dobrze. Mój kolega na przykład zrobił sobie Aventadora na dragi i nie żałuje. Naprawdę bardzo ciężko jest z nim wygrać, nawet moją Agerą, gdzie bardzo dobrze mi nią czasem idzie, ale jest ciężko czasem też zmieniać biegi. W Aventadorze, jak widzieliście na początku, jest problem z dwójką, dlatego że jest to bardzo krótki bieg w tym samochodzie i możemy mieć po prostu problemy.
Samochód super wygląda, nie wiem właściwie dlaczego ja wchodzę do warsztatu tuningu wizualnego. Mi się on bardzo podoba, szczególnie kolor ten stokowy i nie mam zamiaru nakładać na niego ani jednej naklejki. Przynajmniej teraz. Jak będzie później to zobaczymy, może mi się znudzi, ale wątpię. Wygląda po prostu przepięknie, moim zdaniem. Wam może się nie podobać, ale dla mnie jest świetny. Sterowanie, jak powiedziałem, jest to mankament, ale wszystkie inne rzeczy, przyspieszenie, prędkość, to jest jak najbardziej na plus. Mamy tutaj jeden body kit. Wygląda on tak. Niewiele zmian, znaczy trochę z tyłu zmian wprowadza, zobaczcie sobie. Ciach, takie coś i takie coś. Leciutko go poszerza i moim zdaniem ten body kit jest dla entuzjastów może jakichś tam bardziej takich groźniejszych wyglądów tego Lamborghini. Widziałem też wersje jakieś tam wersje przerobione przez jakieś warsztaty tunerskie i w sumie ten body kit trochę się do nich upodabnia, do niektórych z tych wersji. Dlatego ktoś może sobie go zakupić za 4450 boostów. Bardzo dużo. Jeśli chce i wtedy może go sobie po prostu mieć, ale jak dla mnie to się nie opłaca. Spoilery. To rzecz, która totalnie nie pasuje do tego samochodu. Jeśli ktoś ma spoiler, to nie wiem, gdzie on ma oczy. Po prostu ten samochód bez spoilera wygląda mocno. Nie potrzeba mu nic. Może nawet taki by pasował, prawda? Ale wygląda on styka dziwnie. Zobaczcie. Psuje cały kształt tego wozu. Zobaczcie teraz. Takie mydełko, prawda? Takie groźne mydełko. Masek nie mam żadnych. No to chodźmy zobaczyć jeszcze. Skille wam pokazywałem, części do tuningu osiągów wam pokazywałem. Zobaczmy sobie teraz cenę u dealera samochodowego. Ciach, ciach. Aha. Uwaga, myk, myk. I mamy Aventadora LP704. 5808 boostów. To jest cena, myślę... No dość dobra, no już dobrze, niech wam będzie. Jeśli chodzi o cenę z wyprzedaży, to jest to bardzo, 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 bardzo dobra cena jak na ten samochód. Dlatego, że osiągi ma naprawdę świetne. I myślę, że jak na 5800 boostów opłaca się jak najbardziej. Ale za 9000 ponad boostów, prawie 10 chyba tysięcy, no już musicie się zastanowić, czy wybrać Cinque, czy Agere. To już jest wasza sprawa. Ja wam mogę tylko podpowiedzieć, jak te samochody jeżdżą. A to, na co wydacie kasę, to już jest wasza sprawa. I cóż, wyjedźmy z tego... nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem, w jakimś tunelu. Wyjedźmy stąd. Pokażę wam jeszcze ostatni raz Aventadora w świetle światła słonecznego. Ciach. Tak wygląda Aventador. I tak się prezentuje. Z tego miejsca zacząłem i na tym miejscu skończę. Mam nadzieję, że przegląd wam się podobał. I zapraszam ponownie na po więcej przeglądów i więcej filmów z gier wyścigowych i nie tylko. A tymczasem żegnam się z wami i zapraszam ponownie. Trzymajcie się, mówił dla was Lucek.